i młode pokolenie dalej. Dobry panie profesorze, mam na imię Aleks i chcę w sumie powiedzieć taką trochę opowieść, co mi się właśnie przydarzyło. To się stało na zielonej szkole właśnie, kiedyś byłem w 6 klasie i zostałem wykorzystany seksualnie właśnie przez mojego rówieśnika z klasy. Ale mówię właśnie dalej. To było tak, że powiedziałam po tym mojej wychowawczyni z klasy, pani pedagog i dyrektorce. Chodziłem wtedy do szkoły podstawowej we Wrzosowicach, od razu powiem. I wie pan, co oni zrobili? Nic nie zrobili totalnie. Ale zgłosili mnie i moich rodziców do sądu. Szczególnie pani dyrektor. Uznała, że po prostu to wymyśliłem wszystko i pozwała moich właśnie rodziców do domu, że niby byli bierni i że nie chodzili na spotkania. To właśnie było kłamstwo. Gdyby wygrała właśnie dyrektorka sprawę, to ja bym poszedł do domu dziecka, odebraliby mnie rodzicom. Ale na szczęście wygraliśmy. I ja chcę tylko panu powiedzieć, czy można coś właśnie z tym zrobić, czy wyrzucić właśnie dyrektorkę z tego stanowiska właśnie. To ja właśnie chcę. To ja właśnie chcę, bo to jest złamanie prawa według mnie. To jest złamanie prawa. To jest złamanie prawa, że nic z tym nie zrobili, a musieli zrobić. Musieli zadzwonić na policję, a oni po prostu nie chcieli stracić swojego stołka. Dlatego chcę, żeby pana to odpowiedział. Jednak coś zrobił. Dziękuję. No to jest zupełnie niezwykła chwila dla mnie, bo wiecie, ja mam za sobą setki spotkań. Spotykam ludzi bardzo odważnych, mówiących o rzeczach czasami strasznych w ich życiu. Ludzi w dojrzałym wieku, pod koniec swojego życia, chorych, pokrzywdzonych przez albo życie, albo bliskich, albo władzę. Ale muszę powiedzieć, że jestem niezwykle w jakimś sensie zbudowany twoją odwagą cywilną. To jest zupełnie niebywałe. Ja wiem, ile to... Wiem, ile to musi cię kosztować, żeby też o tym tak otwarcie i tak dojrzale mówić. No, ta sprawa jest koszmarna. Ja oczywiście będę prosił panią poseł Wielichowską, żeby skompletowała jak najszybciej dokumentację dotyczącą tej sprawy. I osobiście skieruję ją do prokuratora generalnego, żeby sprawę zbadać. Ja wyroku nie wydam. Mówimy o sprawie dla prokuratora generalnego, nie dla premiera, ale no, będę pamiętał to, co powiedziałeś i po to, żeby tę kwestię wyjaśnić do końca, żeby ludzie odpowiedzialni za twoją krzywdę ponieśli konsekwencje, ale będę też pamiętał jako nadzwyczajną lekcję obywatelskiej odwagi. Także naprawdę masz prawo do dumy i pozdrawiam twoich rodziców, macie wspaniałego syna, naprawdę.